Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. Robimy taki menu degustacyjny, czyli robimy trzy rodzaje mięsa mielonego, do tego trzy rodzaje dodatki i trzy rodzaje sosu. Tu mam na przykład na smak myśliwski z rozmarynem, tymiankiem. Pójdzie do tego sos taki malinowy. Tutaj robię takie z kurczakiem. Dodaję do mięsa mielonego kurczaka, a tu będę dodawał grzyby. Tutaj mamy podane mielone na necówce z papryką słodką. Dodatkowo będzie farszerowana indykiem i to będzie takie pawie oczko pokazane ładne na sosie dyniowym. Razem z kolegą ułożyliśmy coś śląskiego, więc udało się. Remig Grzączka. Z mielonym idzie robić wszystko. Nie tylko karbina dla przysłowiowego, ale idzie robić pieczenie rzymskie, jakieś bitki, naprawdę cudawianki. Uczestnicy muszą użyć świeżych ziół i przypraw bezglutenowych, co jest przejawem tego, że chcemy promować kuchnia zdrowo, kuchnia ta, która rzeczywiście będzie pożywną. Z tego, co dało się zauważyć, był nawet taki jeden karminadel z śledziem, czyli karminadel górnośląski, bardzo stary przepis. To jest fajne, że ci młodzi adepci wracają do tradycji. Zresztą jest moda, jest renesans kuchni śląskiej i to widać. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.